Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie pierwszy filmik na nowym laptopie Della z 32 GB RAM-u. Dodatkowo wytestujemy sobie iPhone'a 6 jako kamerkę do nagrywania, także napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym. Podłączony jest ten iPhone kablem, także słuchajcie, lagi jak najmniejsze będą, co widać chyba. I dzisiaj się zajmiemy czym na tym filmiku? Słuchajcie, rozbiórką takiego jednorazowego papierosa Novo Blueberry Bar. Zobaczymy sobie, co siedzi w środku. Smok. Poprzednio rozebrałem, słuchajcie, innego jakiegoś takiego jednorazowego papierosa i jak niektórzy widzieli tam po wrzucie na społeczność, w jednorazówce siedzą normalne akumulatory, także to jest marnotrawstwo takie, że no, co tu dużo gadać. Słuchajcie, spróbujemy go rozebrać, tego smoka. Z tego, co tutaj widzę, to tutaj się jakoś będzie pewnie ściągało tą górę i potem będzie wyciągało, także spróbuję go jakoś rozebrać. Tu na górze jest jakaś taka dziurka, także no kurde, podejrzewam, że tego będzie o wiele trudniej. Tamtego fajnie było, można rozwalić bez żadnego problemu, a tutaj widzę, nie wiem, czy tu są jakieś zgrzewy w tym miejscu i dokładnie co tutaj może być, coś do ładowania? Dobra, spróbujemy go jakoś, kurde, jak nie to najwyżej troszeczkę się rozpadnie. Słuchajcie, idę po jakieś obcążki czy coś w tym stylu, żeby tu jakoś sobie pomóc z tym złapaniem tego, bo tak palcami jest cholernie trudno to. No, mocno jest zgrzany. Dobra. Chwila, moment. Aha, tutaj co? Nie mogę zatrzymać, nie mogę zrobić pauzy, także coś tam w OBS-ie jest zmienione. Dobra, idę po jakieś ten obcążki. Dobra, jestem ciekawy strasznie, jaki tu siedzi akumulatorek. Ja pierdziele, porządnie jest to tutaj wszystko posklejane, pozgrzewane. Nie wiem, spróbuję go jakoś może ścisnąć. No ciężko jest, ciężko. Zrobię inny patent. Wezmę hota. Hotem spróbuję to jakoś ogarnąć. Tylko zmniejszę sobie temperaturę troszkę. Powiedzmy na 150 stopni ustawię. Spróbuję to podgrzać, może się jakoś rozklei. Bo tutaj na razie z tym smokiem no nie jest tak łatwo. Z tamtym papierosem, tym czerwonym, było o wiele, wiele łatwiej. 160. 150 stopni, dobra, 149 stopni. Spróbuję go tutaj rozgrzać na tych łączeniach. Zobaczymy, czy coś to da, czy nie. No, już zaczyna coś w plastik strzelać. Słyszałem. Być może się uda go jakoś rozkleić. No i napiszcie też w komentarzu, co sądzicie o jakości tego obrazu z tego iPhone'a. Bo być może zostaniemy przy tym nagrywaniu. Dobra, szybko spróbuję to jakoś złapać. Powiem wam, że to jest kurde totalnie po... Coś strzeliło, ale ciężko jest dziada rozebrać, cholernie ciężko. Zwiększę nadmuch. No niestety tego smoka nie da się tak łatwo rozebrać bez
uszkodzenia go, ale chcemy się dobrać do tego akumulatorka, co jest w środku. A tak naprawdę nie wiadomo, co tam jest, co producent włożył. Czuję już chyba zapach tego olejku, bo już obudowa się nagrzewa i zaczyna też to w jakiś sposób pracować. Daj, kurde, wyłaź, dziadu. Jak tu jest cholernie? Ciężko zrobione. Mam nadzieję, że nic nie wybuchnie. Tu jest zgrzany. Ale dziadostwo. Kurde, mówię wam, jak to jest zgrzane. Spróbuję go wyciągnąć. Innej opcji nie ma. Mam nadzieję, że to nie wypierdzieli. Jest, udało się. Pięknie. Mamy coś pięknego tutaj. Widzicie, to jest cholernie tutaj włożone. Generalnie jest tutaj kawałek grzałki. Zobaczcie. Tutaj jest pod spodem schowana grzałeczka. No i mamy co? 3,7 V, 1,81 Wh. Ładnie, kurde, za tego zapakowane. Jak to wejdzie do 9 V, to będzie coś pięknego. Zaraz wyciągnę 9 V i zobaczymy, czy mniej więcej gabarytowo będzie to się mieściło, bo jeszcze do tego gdzieś tutaj to miałem. Ta przetworniczka, nie? Dobra, słuchajcie, nagrywa się cały czas. Nie ma pauzy, także troszeczkę będzie dłużej. Ale widzimy, że tutaj... Co w ogóle, zmierzmy sobie miernikiem, jaki stan jest naładowania. I co można powiedzieć o takich jednorazowych e-papierosach? Działają na zasadzie do rozładowania akumulatorka. Nic więcej. Słuchajcie, mamy ile? 3,38 V. Nie widać tego, bo nie. Miernik był schowany. Patrzcie się, 3,38 V. Zaraz wam to pokażę. 3,39 V. Także bierzemy go na moduł do ładowania akumulatorków, podładujemy go i mamy sprawny akumulatorek. Widać, że jest to podłączone z grzałką. Spróbuję to, o! Tutaj pięknie tą grzałkę będzie widać. I w zasadzie to wszystko. Tu jest nasączone tym całym eliksirem miłości. No i co wam mogę powiedzieć? Kawałek plastiku. Jednorazóweczka. Wygląda tak. Tu mamy grzałkę. Mogłem założyć sobie chociaż rękawiczki. A tutaj? Tutaj od tej strony nie wiem, co dokładnie jest. Dlaczego to było tak zrobione? Jakiś zawór bezpieczeństwa czy coś? Dobra, nieważne. Spróbuję go jakoś tutaj podważyć. Zobaczymy, co będzie pod spodem. Coś takiego było. A to nie. Taki BMS-ik? Jakiś tam, kurde, jest. Są kabelki. Wchodzą do środka. Ale co to dokładnie jest? Musiałbym to... To jest jakieś takie gumce. Musiałbym to po prostu jakoś ściągnąć. Co to jest? Słuchajcie, tu jest taka gumeczka. Zobaczcie, tu coś jest, jakiś taki metalowy, dziwny przedmiot. Co to jest? Głośnik. Głośniczek, słuchajcie, to jest. Jaki ząk. Słuchajcie, tu jest normalny głośnik. Z diodą jeszcze połączony. Połączony z diodą. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, że tutaj ciągniecie powietrze i on się co, wtedy aktywuje?
Niech ktoś napisze, na jakiej zasadzie to działa, kurde, że on rozgrzewa to. Jak on się załącza w ogóle? Jakim sposobem? Tego nie rozumiem. Wiadomo, że tutaj gdzieś to wchodzi. Nie wiem, czy pod wpływem jakiegoś podciśnienia robi się jakiś tam obwód zamyka i wtedy on to rozgrzewa i zaciągamy się tym. No to jest dosyć ciekawy temat. Także słuchajcie, mamy pięknego akumulatorka. A zobaczmy go, o, nawet ładnie wychodzi. No, bardzo ładny akumulatorek. Połączony jest tutaj plus, minus. Minus i plus idzie do tego głośnika, a środkowy jest połączony tutaj, jakiś pin, z tą grzałką. Czyli jak się zaciągamy, to jest jakiś dźwięk? Nie wiem, nie wiem. Nie palę tego, także nie powiem wam. Tutaj musielibyście się wypowiedzieć, jeżeli ktoś używał czegoś takiego. Słuchajcie, ja idę po... po ładowarkę jakąś, kurde, żeby to podładować. Tylko nie wiem, gdzie to teraz rzuciłem, a nie chcę tracić czasu na tym filmiku. Dobra, zrobimy tak. Słuchajcie, mamy akumulatorek 1,81 Wh. Ja tylko jeszcze szybko przyniosę 9-woltówkę i zobaczę, czy będzie pasowało. Dobra, słuchajcie, generalnie projekt jest taki. Zobaczcie, tutaj macie Everactiva 9-woltową, znaczy 8,4 dokładnie wolta. I ona jest ładowana przez tutaj mikro USB. Zarąbisty patent. Dlatego ja bym chciał przerobić taką baterię. Obudowę całą. Wejdzie tutaj bez problemu. Zobaczcie, ile miejsca jeszcze będzie. Jeszcze wejdzie nawet... ta przetwornica step up, która podniesie mi tutaj 3,7 czy tam 4,2 V do 8. I kurde, nawet tutaj dioda jest. Ja bym z chęcią tutaj podpiął mu zasilanie jakieś. Na przykład 4,2 V. Dobra, zrobimy małego testa. Zobaczymy, co się wydarzy. Szybko ustawię 4,2 V, żeby go podładować. Nie ma zasilania, muszę podłączyć. Dobra, włączymy sobie tego wariata. Pokażę wam tutaj mniej więcej. I tak o 4,2 V. Ale nie damy 3 A. Tylko ustawimy mu 500 mA. Niech będzie tyle. Włączymy go. Słuchajcie, 4,2 V ustawione. No i zobaczmy, co się będzie działo. Po podłączeniu odpowiednio biegunów. Ok, tu jest po lewej plus. Zrobię zwarcie. Działa. Ok. Także zobaczymy teraz, czy coś podładuje. Próbuję tutaj go. Jest, leci. 134,5 A. Pół ampera w niego wciskam. No będzie się ładował na pewno. Tylko tutaj trzeba to stabilnie jakoś ułożyć w tym.
Dobra, i teraz go ładuję. Pół ampera wchodzi. Nie wiem, ta grzałka się rozgrzewa, czy co? Nie. Nie rozgrzewa się. Słuchajcie, leci pół ampera. Tego akumulatorka. Także podejrzewam, że on się będzie ładował. 410, 501. No, leci pół ampera. Miał 3,3, nie? Teraz jak go wyłączę, to on działa w trybie miernika. I zobaczcie, sprawdzimy, ile teraz ma napięcia. Słuchajcie, ma dokładnie 3,48 V. 3,48, czyli jeżeli bym chciał go naładować, to musiałbym go trochę potrzymać tutaj. Dobra, potrzymam go gdzieś tak z minutę, dwie i zobaczymy, czy on się podładuje. 3,48 miał, nie? Prądem pół ampera. Także fajny akumulatorek na pewno. Trzeba będzie go podłączyć sobie do tego fajnego moduliku, który dostałem. Tą baterię, kurde, rozebrać. Jakoś to upchać do niej. Na wyjściu podłączyć plus i minus od obudowy tej baterii. Jakoś zrobić tak, żeby ten USB-C gdzieś wystawał. Można było wpiąć kabel. Pewnie nie obędzie się bez użycia kleju na gorąco. Dobra, zobaczymy sobie, czy coś poskoczyło. 3,48 miał? Czy go podładowało? ,52 już ma. Czyli ładuje się bez problemu. Dobra, słuchajcie, ładuje się, akumulatorek jest do ponownego użycia, w zasadzie nówka sztuka akumulator, czujecie fazę? Nuwencja. I to świetny akumulatorek, tylko nie wiem dokładnie, musiałbym to jakoś przeliczyć, 3,7 na 1,81 Wh, ile on ma miliamperogodzin? Dobra, to jest zagadka dla Was. Napiszcie w komentarzu, ile on ma w miliamperach pojemności. Także jeżeli będzie miał więcej niż tutaj, co pisze, 500 mAh, to będzie fajnie. No i tutaj też mamy input 5V, pół ampera. Widzicie? Kurde, no w zasadzie w tej obudowie pięknie tutaj by weszedł do tego. Polutować plus, minus. Dodatkowo wrzucić ten układ gdzieś pod spodem. Wejdzie. No może w obudowie być trudno, ale jako samo ogniwo myślę, że będzie ok. No jest o wiele większe niż w tamtym. Także zobaczcie, no przepiękne ogniwko. I tak jak niektórzy z Was piszą, one są wysokoprądowe. Czyli nie wiem, ile tutaj amper może polecieć. 10, 15, 20 z takiego ogniwa? No 20 jakby poszło, to już bardzo dużo jest. Dobra, pozdrawiam, trzymajcie się i piszcie, co sądzicie o tym wszystkim. O jakości nagrywania, o dźwięku też napiszcie, bo jestem na nowej platformie. Także pozdrawiam, trzymajcie się.